Witam. Dzisiaj zajmę się kolejną modyfikacją w Fordzie, a mianowicie montaż kamery cofania w Fordzie Mondeo 5. generacji. Mamy tutaj wersję nadwoziową hatchback, która niestety sprawia najwięcej problemów, jeśli chodzi o montaż kamery cofania. Tak jak w każdym moim filmie, chciałbym zaznaczyć, że jest to film typowo reklamowy, a nie instrukcja krok po kroku, jak to zrobić. Także hejterom bardzo dziękuję za komentarze. Tak jak widać, na chwilę obecną klapa nie posiada kamery i będziemy montowali coś takiego. Także biorę się do roboty i wrzucę jakąś tam wcinkę, jak to wygląda podczas montażu. Obiecana wstawka, tak to się prezentuje już po montażu. Oryginalna kamerka, bardzo ładnie siadła, bez żadnych strat. W środku prezentuje się to tak. Została wymieniona oryginalna wiązka pod blendą, dorzucona wiązka w klapie. Wszystko tak jak w oryginale. Bardzo ładnie to wygląda. Było się bez żadnych strat. No i może pokażę, jak to działa. Uruchamiamy w aucie Sync 2. I mamy tutaj kamerę cofania jeszcze bez linii, ale tutaj chwilkę zaczekamy, bo całkowicie przypadkowo wpadnie dodatkowo jeszcze Sync 3 i pokażę, jak to się prezentuje na Syncu 3. A tak prezentuje się kamera cofania w Syncu 3. Jest już tutaj uruchomiona pełna funkcja, czyli mamy linie skrętne i po prawej stronie na górze wizualizacja czujników parkowania. Jeśli jesteś zainteresowany montażem oryginalnej kamery cofania w swoim Fordzie bądź akcesoryjnej, zapraszam do kontaktu. Pod spodem w opisie macie numer telefonu do mnie i link do mojego Facebooka, na którym prezentuję najróżniejsze modyfikacje w Fordach. Z mojej strony to tyle. Dzięki.